Dzień dobry. Dzisiaj znowu w naszym programie Mikołaj 2, czyli Marta. Wspieramy inność. Cześć Marta. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Będziemy rozmawiać o różnych rzeczach. O wow, ukłułem się w palet. Ten, co ja chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć przede wszystkim, że jest jedna bardzo ważna rzecz, bo są pytania tutaj. I od razu ja odpowiem. Nie wiem jak ty, ale Maciek Czetela pytał, czy śledzę March Madness kompletnie. Mam to gdzieś. Wyjątkowo ja bym, ja bym w tym chciała. roku mam to kompletnie gdzieś. Dlaczego? Ja, ja bym chciała, bo mnie fascynuje ta koszykówka NCAA, ale nie mam czasu na to. Obejrzałam może z pół meczu Kentucky, nie wiem, parę dni temu. Nie, pół meczu. jest Prędzej pół czwarty, bo już posnę, Pół kwarty, bo już posnęłam. To chyba jakoś się zaczynało o pierwszej w nocy. Wiem, że natomiast super prospektem jest podobno Devin Carter. I to jest cała moja wiedza z NCAA. No dobra, tam jeszcze pojedyncze nazwiska, jakiś tam Reed Shepard, ten Risa Shea i tak dalej, ale, ale podobno super prospektem może być Devin, Devin Carter. Trzymam się tego, bo ludzie go porównują do Josh Harta. A to jest... A to jest, nie wiem, czy bym się nie obraził. Mm. To Dobrze. Prędzej, zaraz, zaraz, prędzej ja się zapluję. Nie, nie, ma, nie ma takiej możliwości, żeby w moim towarzystwie źle mówić o Joshu Harcie. Ale zależy, którym Joshu Harcie, tym, który przyszedł do NBA, czy tym, który jest teraz. Josh Hart był piękny od samego początku? Nie był. Oczywiście, że był. Nie był. Oczywiście, że był. I, nie był. A, a co ty. A ty przepraszam, był takim. Przepraszam. Nie chcę powiedzieć lamusem, ale już to powiedziałem, nie? Ty Lakers nie oglądałeś. O, kto ogląda Lakers. Znajdźcie mi rym, kto ogląda Lakers. Obraźliwy, bez przesady, ale jakiś taki, wiecie. Dobrze, co ja chciałem powiedzieć? Nie, bo ja przeprowadzam eksperyment. Ja zdaję sobie sprawę, kto tam jest. Obserwuję jednego pana, który zerwał swoje kontakty z draftem w zeszłym roku. Taki strasznie wysoki zawodnik. Bardzo mi przypomina pewną osobę. Dlatego, kto zgadnie, jest nagroda. I Edi? Edi? Nie pamiętam, jak on się nazywa. Edi. Ten... Edi, o, Edi. I, Dinach, I on bardzo, bardzo intryguje mnie jego postać. Jeśli wejdzie do NBA, co on będzie znaczył w tym NBA? Czy NBA jest gotowa przyjąć taki cement? Czy to będzie coś oznaczało? A to jest taki wysoki zawodnik, taki... Po, Drewno takie. Po skóry no. pewnie Taco Fola chyba, czy tam Bobana. Nie, tutaj, no Taco taki... Fola albo Boban to jest, są dwa różne światy. Nie, 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 trochę. ale mówię o wzroście. A, że, o wzroście. To, że to jakiś chyba gigant to coś kojarzy. Tak, no tam są były kłopoty chyba jakieś ze zdrowiem, on tam zrezygnował. To jest to, co obserwuję bardziej. Jest takich kilku chłopaków, z których się nie wysprzęglę, ale jak zagrają dobrze w NBA, to powiem, że ich obserwuję z dowodami. Natomiast po moich topach draftowych, jak James Booknight, a Twu yy, i reszta tego typu ludzi, przeprowadzam eksperyment. Będę się interesował tylko i wyłącznie ludźmi, którzy. Przychodzą do NBA i pokazują to, co są warci w NBA, a nie to, że ja pamiętam, że tamten w liceum, nie, chce zerwać z tym przynajmniej na jeden sezon. Emoni Przez... Bates? Chciałem wam też powiedzieć, że to prawda. No Emoni Bates ma kłopoty, kłopoty psychiczne chyba takie z dostosowaniem się do tej ligi. Ja obserwuję to, co on tam wrzuca na Instagramie, on jest dalej młodym gangsterem, pistoleciki, rap ale gra w rezerwach i on tam rzuca po 30 punktów, ale jak przychodzi pewnie co do czego, to mama niego, pamięta moje zdanie, że jak będzie trzeba, kogoś usuniemy i tylko wtedy on może dostać się do jakiegokolwiek składu, kiedy to prowadzimy do usunięcia kogoś fizycznie, bo inaczej nie ma szans. Nie, wie, nie wierzę w to kompletnie. No właśnie to jest ciekawe, bo przecież kurczę, Caps jednak mają po prostu kontuzję za kontuzją. Tam niby jest miejsce do tego, żeby, żeby on grał, przy licznych tych roszadach, a jednak tego czasu niewiele dostawał. O ile no ale... w ogóle już nawet szczerze mówiąc nie pamiętam, aż ale to chyba sobie nie... Chyba na tyle dobrze znam NBA, że wiemy o tym, że naprawdę trzeba się bardzo postarać, żeby być zawodnikiem, który potrafi <laughs> rzucać, jest typowo do dzisiejszej ligi. Ja pamiętam tą rozgrzew rozgrzewkę w Paryżu, on to po prostu taki KD przykleił sobie włosy i sobie rzuca. On jest wysoki, rośnie jeszcze, tak. wszystko przed nim. Więc NBA czasami zgina się do takich ludzi. W się sensie naprawdę musisz narobić albo mieć złą reputację, żeby ci nie dawać szans. Nawet ten Bol Bol dosta, dostaje teraz szansę. Opowieści Rafała na temat tego, co on tam w Denver, jak się tam nie był przygotowany, jak to olewał treningi, no to legenda to jest. I wszyscy o tym wiedzą, nawet z innych środowisk. Więc Bol, bol jest dobrym przykładem na to, że możesz być kimkolwiek też, tylko musisz naprawdę się postarać, żeby nie dostawać szans. I Emoni Bates właśnie to udowadnia, nie wiem dlaczego. A jego tata jest dosyć groźny. Ja bym ja bym był w pierwszej piątce dlatego, żebym się bał swojego ojca prawdopodobnie, a nie, że naprawdę trochę taki nieprzyjemny gość, bo ja się bałem. No budził respekt, budził. To e, w NCAA, to dobrze. To jak mamy zaczynać od minusów? Bo kącik Polski, poczekajcie, kącik Polski właśnie w tym momencie się odbędzie. Nic się nie działo w występie w ogóle Polaków, nie mam o czym rozmawiać i nie wiem, czy jest sens prowadzić kącik polski. Jedynym plusem jest to, że w kąciku polskim ja wiem, że to powstało na bazie tego, że nasi tam byli, w sensie rozmawiano z Sochanem i z Bronisławem, ale już cały świat przykleja, I'm committed to Polish National Team, I'm committed. Wow! To, że powiedziałeś Łukaszowi i cały świat to obiegło, to nie znaczy, że jesteś committed. Jakoś, jakoś ja bym było ostrożniejszy. Bo nie wiem, czy słyszeli, że padły jakieś oficjalne słowa z jego sztabu, że na pewno będę. Nie, nie kojarzę takich słów. Mhm. To kończymy kącik polski, mamy potwierdzenie. Dziękuję bardzo. Udajmy się do minusów. Minusem, a propos NCAA, bo o tym chciałem wspomnieć, jest to, że NBA rezygnuje ze swojego przedszkola, zrezygnowało. Projekt ma być zagaszony, to jest jak z filmu z bohaterami z komiksów, X-Men są rozwiązani, Charles Xavier idzie sobie gdzieś, rozrzucamy mutantów po całym świecie i ja rozumiem, że to jest reakcja ligi na to, że tam w NCAA poprawiły się warunki, że tak powiem, bytowe, pieniążki, można ją reklamować, ssać kapitalizm masz miło i w końcu nie dawać się oszukiwać, żeby nie powiedzieć dymać przez zespoły NCAA duże programy, ale NBA chyba tego pożałuje moim zdaniem i to jest trochę minus. No właśnie... Wiesz co? Bo to udowodniło, przepraszam, udowodniło to tylko to, że ten program był po to, żebyśmy pokazali światu, że możemy zrobić to sami, zaciągnąć zawodników, byli zawodnicy, chociaż nie tak wielu. Bo co? Kuminga, Scott Henderson najbardziej taki pamiętany. I kto jeszcze tam był? Ignite. No. Czekaj. O Boże. A, Boże. Jaylen Green przecież chyba o, to jest. Tak, Jalen Green stopro. Więc ja nie wiem czy NBA przede wszystkim oficjalnie stworzyła tego, gadając piękne bzdury o tym, że muszą stworzyć nie, nie konkurencję, tylko dać miejsce młodym ludziom. Tak naprawdę olała ten projekt, zamykają go i wiedzą o tym, że już są nieskuteczni. Nie wiem, dziwne to jest. I ja to traktuję jako minus. Ja wiem, że NBA może nie widzi w tym przyszłości, skoro tak NCA się otworzyło, ale albo za, za mało sukcesów. Spodziewali się, że te dwunastki wręcz zawodników będą latać i, i robić cuda w NBA. Ja powiem tak, nie, nie mam kompletnie zdania, bo nie, nie siedzę w tych, w tych ligach, właśnie poniżej, że tak powiem, NBA, więc znam się na to, co mówisz. To niedobrze, chyba jest. No ale to jest mój minus. Przejdźmy do minusów NBA. Jaki jest twój minus NBA? Ojej, ale w ogóle tak na kolanie trochę dzisiaj wypisałem sobie te minusy. I chyba mam jednak ich mniej niż plusów. Co jest. Ja, ja mam ze dwa może. Minusy. No, może takie duże. Dobra, no to. to moim pierwszym minusem są Phoenix Sens. No to już mam jeden minus. No, ale to możemy podyskutować. Tu nie ma o czym dyskutować. Co tu dyskutować? Jeśli. Bol, 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 bol jest takim, taką żabką, co kiedyś tam, wiesz, sprzedawali, że jak ona właziła po drabinie, nie wiem, może to się jakoś nazywa specjalistycznie, ale jak właziła na drabinę, czy złaziła z drabiny, to padało. Mhm. Bol, bol, pojawiający się na boisku, rzucający mnóstwo punktów oznacza... Nic nie oznacza, ale dla mnie jest papierkiem lakmusowym, że to jest, to niedobrze się musi dziać. Nie mm. wiem. Wiem, nie. że to działo się w wygranych meczach, on chyba miał dobre występy w wygranych meczach, dlatego wychodził na boisko. Ale dla mnie to jest taka żabka. No wiesz, pytanie, czy to nie jest kwestia po prostu tego, że oni nie za bardzo mają tam, kim jednak to jest grać? Tylko i wyłącznie tego kwestia. Bo znaczy w, te, w teorii oni mają, mają personel, oni mogą, mogą robić te, te wygrane, ale tam jest tyle rzeczy, które nie stykają w ostatecznym rozrachunku. I przede wszystkim to jest zespół w ogóle bez absolutnie żadnej tożsamości, bo. Już pomijając to, że okej, okay, brakuje im tego point guarda rozgrywającego i to najbardziej widać w czwartych kwartach, gdzie w ogóle oni mają jakiś horrendalny net rating, chyba jeden w ogóle z, najgor z najgorszych, zdecydowanie w trzeciej dziesiątce. W yy, trzeciej, trzeciej, <laughs> trzeciej, trzeciej lidze. lidze. Nie są w okręgówce. No, bra brakuje im kogoś, kto tę grę uspokoi, kto nada ton i ta ich koszykówka generalnie sprowadza się do tego, że jest bardzo mocno jednowymiarowa, i nie widzę tam, żeby ci rolsi funkcjonowali dobrze obok trójki Durant, Bill, Booker. Ok, Grayson Allen gra w sezon życia, ale cała reszta mam wrażenie, że kompletnie nie jest włączana w tę ofensywę, i to też jest ciekawe, bo. Teorii wydaje mi się, że można by było wycisnąć, wycisnąć więcej z tego, z tego składu. Fakt faktem, że Frank Vogel to też nie jest coach ofensywny, jako tak, tylko bardziej skupiony na jednak obronie i to jest jego jakiś tam konik. Tego za bardzo nie widać w sobie w tym sezonie tak naprawdę, ale, ale generalnie dla mnie ten zespół. W sensie ja totalnie w nich nie wierzę. Totalnie w nich nie wierzę. To jest za bardzo. To jest koszykówka za mocno opierająca się na izolacjach. I to jest koszykówka, która, w, w, co do której jakby nie wyciśnięto maksimum potencjału, który tam gdzieś tam może w nich trzymać. No ale. Ja nie wiem, czy. Dorościł sobie jakiekolwiek nadzieję, że będzie inaczej przed sezonem, wiedząc o tym, nawet że w idealnym świecie cała ta trójka będzie przebywać na parkiecie, godzić się piłką, będą grali jedną, oczywiście, i to wszystko będzie działało. To chyba, chyba od początku było do przewidzenia, że jeśli coś z tych trzech rzeczy nie będzie grało, a się okazało, że Bradley Bill nie grało, to nie będzie się grało w ogóle i będziemy czekali na przejawy heroizmu albo ze strony KD który miewa takie przykłady i bez niego myślę, że to teraz co? Yy, gdzie ja mam tabelę? Siódme miejsce. To nie byłoby siódmego miejsca, śmiem twierdzić. Uh -huh. I byłoby się kołysanie w, yy, w tej przestrzeni między, powiedzmy teraz patrząc na tabelę w Golden State Lakers i... No, nie byłoby tej drużyny i zaczęłyby się rozmowy. KD, boże, ojej, dziewiętnasty zespół w 3 miesiące, Phoenix Suns, takie plany, balbol na boisku. To chyba tak miało wyglądać. Ja nie czuję się zaskoczona jakoś. Ja mogę tylko minusować poszczególne okresy w igrze jakieś, bo to, co się tam dzieje, jest mniejszym zaskoczeniem niż to, że Clippersi są lepsi. Ale z drugiej strony oni przed przerwą na All-Star Game ta trójka, mówię tutaj o Bilu, Bukerze, Durancie, oni wypunktowywali rywali tak na plus minus dwunastoma punktami na 100 posiadań. W tej chwili są wypunktowywani przez rywali plus minus ośmioma, ośmioma? Nie, tu widzę dziewięcioma punktami na sto posiadań. Tam coś ewidentnie w pewnym, nie wiem, nie wiem z czego to wynika, nie mam... Nie mam zielonego pojęcia, bo w teorii przyjście Royce O'Neill'a powinno więcej otworzyć. I oni rzeczywiście, po... no tak, tak, ja wiem. Nie, śpię się, że Royce O'Neill lepiej otwierał NBA Media House niż, a nieważne. Tak. Wszystko po tak. francusku. Tak jest. Natomiast wydawało, mi się tak przynajmniej wydawało, jak obejrzałam te pierwsze mecze po jego przejściu, że to będzie taki trochę właśnie powiew świeżości dla defensywy, dla ofensywy, dla defensywy swoją drogą, bo to jest generalnie bardzo dobry obrońca. A gdzieś w pewnym momencie przyszła jakaś taka większa stagnacja. No i wygląda to tak, jak wygląda. To znaczy, wiesz, to też nie jest tak, że to jest zespół, który jak jak wejdzie do playoffu z playinów przypuśćmy, to, to zarobi jakiegoś sweep, bo absolutnie, no tam są zbyt dobrzy zawodnicy zbyt dużego kalibru, żeby do czegoś takiego miało dojść, ale no szczerze mówiąc nie, nie widzę ich po no, prostu nawiasz, dalej. kiedy Taki... wyraźnie przegrywasz, jak to się nazywa, statement matchups, które oczywiście niczego nie oznaczają z Bucks czy tam z Celtics, no, tak. no to to znaczy, że jesteś tam, gdzie jesteś, a dodatkowo, no co by nie powiedzieć, no nie wiem, to jest drugi tydzień? Można zaliczyć to tak jako drugi tydzień, no może nawet trzeci. Devin Booker, yy, PLK, no. Jest leciutka cegielnia, tam jest straszny beton rzutowy, tam to nie jest Devin Booker, co nawet w przegranym meczu siupnął 71 punktów, bo mógł. Nie no, tak samo Kevin Durant jest w tej chwili, ma gorszy okres, jeżeli chodzi hmm. o rzut. No i ta, ta akcja z obroną, te, tracenie takiej ilości punktów na sto posiadań, to nie jest to, co KD chyba aprobuje w szatni też. To, to się tam nic nie zgadza, no, ale to i tak będąc kibicem bulls to chciałbym mieć. 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40. No nieważne. To, ale tak, to, to jednak, jest minus dobry, Ale no. jednak oni wygrywają. Tak jak patrzę tutaj teraz, ostatnie mecze, no to, to jest to, o czym. Nie, 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 mówię nadal o sans. To jest to, co w sumie gadaliśmy też w poprzednim. Moim szumnie zwanym wystąpieniu, że to jest zespół, który po prostu gra w kratkę. Wygrana, wygrana, przegrana, przegrana, wygrana, wygrana, przegrana, przegrana. Błędy w komunikacji, w defensywie, nara. I a, a propos Twojego występu przeciętnego ostatnio, tutaj pan zdonatował ukisek, na to, żeby ta pani częściej gościła. To jest jakieś, to myślę, że to są Jezu. kategorie stręczycielstwa? Ja czy... nie wiem, właśnie, czy ja się dobrze z tym czuję. Dojdziemy kiedyś do takiego przewrotu w informatyce. Ja to widzę. Ja to widzę, bo to nastąpi, kiedy na przykład... Nie, to jest żaden przykład teraz, nie? Ale że te baseniary na Twitchu, tam ktoś naprawdę fizycznie będzie wkładał pieniądze za gacie. Dotrzemy do takich donatów, ja wam mówię. I to będą straszne czasy. Ja, ja się nie pojawię już nigdzie. Co ty? Basen... Ja sobie myślę, czy nie zostać baseniarą. Albo ostatnio widziałem nowy trend, taśmiara. Y nie, nie wiem, o, nie wiem, nie wiem o, co, o co tu chodzi. Z taśmiarami czy z basenianami? W ogóle z, ani z jednym, ani z drugim. Ja też nie wiem, ale przeglądając Twitcha, bo mnie kolega zainteresował tym, nie, nie jeden. Yy, znaczy nie basenianerami, tylko Twitchem ogólnie tam się dobre rzeczy dzieją. Ale co to oglądasz na tym Twitchu? Jaki no właśnie Twitchi. Screeny? Nie, screeny, nie. Nie, na Streamy. YouTube jest. Streamy. A co? Streamy nie, lepiej nie mówić, nie oglądam żadnych. W zasadzie staram się nie oglądać, ale przejrzałem ten problem i baseniara, to jest pani, która siedzi w basenie, niekompletnie ubrana, ale ubrana jest tak, żeby nie było widać pewnych rzeczy. I ona tam siedzi w tym basenie i ludzie z nią rozmawiają na czacie, ona dostaje pieniążki za to. A czym tam to się, się różni od OnlyFans? No tym, że no, fans panie, pewnie nie są do końca obrane w basenach i płaci się więcej. A tam pani... No... Także, wiesz, te donate mogą być początkiem jakiejś świeckiej tradycji, ja myślę. Przejdźmy do jakiegoś minusu następnego. No to co tam jeszcze hmm. masz? Hmm. Moim minusem jest to, że to jest taki grupowy minus trochę. Ja nie będę minusował Toronto, że nie wygrali meczu przez tydzień. No, kogo już obchodzą te drużyny? Stary? Właśnie o to chodzi, że jestem trochę. Ja rozumiem. W zeszłych sezonach parę lat temu było gorzej w tym, w tym zakresie. Ale że mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć drużyn, sześć nawet, Brooklyn, to jest taki minus akcentujący ten minus. To jest taka polska w piłkę nożną trochę. Coś tam jest, ktoś tam gra, kadrowicz jest, jest kompletna kasza w ogóle. Mesz ze Stanią się nie liczy, jak coś. Mamy Waszyngton, który był, wygrał jeden mecz, mamy Utah, które wygrali jeden mecz, San Antonio wygrali jeden mecz, Lakers zagrali dwa spotkania, ale wygrali jeden mecz. Mamy 10 drużyn, które wygrały tylko przepraszam 5 drużyn, 6 drużyn, które wygrały jedno spotkanie, 6 drużyn, które nie wygrały żadnego spotkania przez tydzień. Dobra, 8 dni. Jestem tym zbulwersowany, bo to oznacza, że jesteśmy już na tym. To chyba było sędzia Dread, że długi spacer. Że musisz wyjść z bazy, idziesz po pustyni, zaraz ci ona tam pożer, bo są potwory i kosmiczna temperatura, i to jest długi spacer. Nienawidzę, minusuję to, nienawidzę tego. Atlantę oglądasz, Brooklyn oglądasz, już tam Bulls nie oglądam, bo szkoda mi się denerwować. Detroit, dalej, Utah Jazz, coś się porobiło, nie wiem co. Lakers, no to wiadomo, oni mają 50%, to i tak jest dobrze, ale minusuje ten stan rzeczy. Liga czasami jest nieoglądalna w takich momentach. I te mecze nie są dobre, że oni tam na dole walczą. Nie, Charlotte jest oglądalna. No dobra, ale, ale tak szczerze mówiąc, kto ogląda tę koszykówkę gorszego sortu, że tak powiem? No tylko ci, no nie wice, wiem. którzy. Ja którzy oglądam. No dobra, ale ty jesteś specyficzny w takim razie. Ale większość, jednak, nie wiem, nawet z tej zerkna kto ja tam jestem miał, specyficzny, kto ja nie kibicuję Lakers wczoraj, wczoraj. Co? no miałeś mecz Kings Wizards kto to obejrzy miałeś mecz Pelicans Magic super mecz, tak swoją drogą no właśnie, kto to obejrzy no, Pelicans Magic, każdy kto się interesuje NBA, błagam hmm. No nie wiem, ale są też takie cross mecze, gdzie masz jakąś Atlantę z jakimś nowym Orlanem, gdzie masz nawet tych Kings z kimś słabym. Chcesz obejrzeć tych Kings, bo, jest, bo lubię czasem obejrzeć Kings, no nie powiem. Nie no. Co z tego? Co z tego? I muszę się potem męczyć, że na przykład zapisałem gdzieś, ale te dane dotyczyły zeszłego tygodnia. Memphis Grizzlies w ogóle powinni dostać nagrodę za to, że nie są minus. Zwycięstwo i trzy porażki, bo nie mają prawie 500 nierozegranych spotkań, licząc wszystkich zawodników, którzy ich opuścili, pochorowali się i tak dalej. To jest bardzo często nieoglądalne, a czasami szczerze mówiąc oglądam tylko dlatego, żeby zobaczyć, czy w można kogoś wziąć i dozipać coś w sezonie, bo tak, to jest po nic. Nie, no, ale to jest bardzo fajny, młody skład. To, to jest ten przykład właśnie na to, że czasem te kontuzja, wiadomo, że, że to nie jest nic fajnego w sporcie i tak dalej, ale zawsze można znaleźć e, jakąś nagrodę pocieszenia w kontuzjach, właśnie jak taki, o, Morant e, zakończy sezon, czy Beń zakończy sezon, albo wypadnie na, na dłużej. No Jakby taka jest kolej rzeczy w sporcie, ale jest właśnie to drugie dno w postaci takiej, że wiesz, wyciągasz takiego Gigi Jacksona nagle. Mm który w ogóle nie dostałby szansy, gdyby, gdyby Memphis grali, grali o coś i grali o playoffy i o miejsce w tabeli. Tak? Czy, czy wyciągasz takiego Vince'a Williamsa? I swoją drogą Kot. O, Art o, bardzo mnie cieszy. Arturcik, co to jest ta śmiara? To ja bardzo chętnie odpowiem na to pytanie, bo tutaj jakieś tam nieciekawe statystyki się pojawiają. Mi to nie interesuje w ogóle. Taśmiara to jest osoba, która występuje. Kurczę, ciężko to wyjaśnić. Która występuje na pokazach mody w strojach kąpielowych, ale zamiast stroju kąpielowego jest w taśmach takich, które. Istnieje taki trend, też nie wierzyłem w to. Także. Nie wiem, ty zrozumiałeś o co chodzi? Nie, ale. Ja nie chcę rozumieć. Więc mam nadzieję, Arturcik, czy jak ci tam yy, już wiesz. Nie będę nawet mówił. No, ja już nawet nie staram się tego oglądać, bo to już wystarczająco mnie zniszczyło, ale to pytanie musiałem odpowiedzieć. Yy, I chciałem z tej grupy pościgowej, peletonowo-beznadziejnej zminusować Toronto, ponieważ już nawet do mnie dzwonili, że pomógł im w ataku. Nie są w stanie tego robić. I, i to niedobrze, a poza tym tak poważnie, to. Ci ludzie biją się, wygląda. Ja wiem o tym, że oni wiedzą więcej od nas, ale oni biją się o piki w drafcie, które nawet im nie pomogą. To jest najbardziej zabawne. Znaczy niektórzy no tak, z nich się biją o piki w drafcie. Albo mają do oddania jakieś piki i celowo tak grają, żeby dać kogoś gorszego. To też. A Matt Bazelis czy tam Buzelis pojawi się tylko w jednym zespole z panem Ronem Hollandem. Y jeszcze jakieś minusy masz? Clippers. Clippers? Clippers. Nie, Clippers nie zasługują na minus. Dlaczego? No Bo to jest normalne. Po angielsku nazywa się to play possum. Po prostu udają martwych. Oni od trzech sezonów w tym momencie udają martwych, żeby eksplodować w playoffach. Są 50% po tym tygodniu. Wygrali dwa razy więcej spotkań niż to są z Lakers, przypomnę. Ale, ale to nie wygląda dobrze. Zwłaszcza ich obrona w transition. To, to, ale... wygląda, to, to wygląda po All-Star All Break, wygląda naprawdę słabo. Nie, tego już nie mogę bronić. Przede wszystkim wiesz, bez, bez hardena. Nie to są ogóle... kompletni. Są starzy. Za bardzo nie. też ich koszykówka m, polega na izolacjach. W ogóle rzadko się dostają pod, pod obręcz, rzadko, wolą, rzadko rzucają trójki. Eee, nie ma Rasela bruka, Już więcej z tego nie wycisnę. <grym> Nie ma, nie ma resela Westbrooka, ale wiesz. Y... Nie no to żart, nawet jakby taki... był, to by niewiele to zmieniło. No. Nie, no ale wiesz, dużo można powiedzieć o Westbrooku, ale, ale to jest zawodnik, który, który jednak daje im przynajmniej y... dodatkowy, wiesz, dodatkowy taki boost energetyczny. Mm, to prawda. Ale, ale wydaje mi się, że tak pół żartem, pół serio to też jest trochę taka metoda na to, żeby powolutku powolutku w jakiś sposób doczłapać się do tych playinów. tam nie ma jakiegoś terroru boże co się dzieje teraz Jezu po All Starium jesteśmy fatalni I myślę nie wiem clippersi mnie do tego przyzwyczaili jeszcze jak nie było kawaja, był Paul George że to zawsze chodziło o to żeby doczłapać się do tego miejsca gdzie możemy w kwietniu sobie przynajmniej pomyśleć o tym czy może by się nam nie udało odpiąć wrotek jak to się mówi no i to odpięcie wrotek nie zawsze się udawało ale teraz chyba ten akcent na odpięcie wrotek jest większy, więc jak tak będzie za tydzień, to bym już panikował trochę, troszeczkę. No tak, Ale... tylko że moim ja, zdaniem. Nie. Oni, ja. oni nie mają komfortu do tego, żeby, żeby przespać trochę tę końcówkę sezonu. Bo jeżeli oni prześpią tę końcówkę sezonu, no halo, nikt. Absolutnie, absolutnie, nikt nie chciałby wchodzić, wchodzić, z siódmego miejsca, bo od razu trafia na naget I to jest generalnie prawdopodobnie śmierć od razu. No to, nawet, to trochę wejście pod tira jest, no, dobre. No, tak, w sensie dokładnie. Czy chcesz grać też standard jako ósme miejsce w playinach? po Plejinach też mi się nie wydaje w sensie Clippers mają zerknę, są w tej chwili na czwartej lokacie, mają tak naprawdę do, do, mają przewagę półtora meczu nad Pelicans i trzy mecze nad Mavericks, moim zdaniem to nie jest czas na to, żeby żeby sobie bimbać i, i tak dalej, i po prostu wiesz, na zasadzie co będzie to będzie bo zachód jest tak mocny mm. Ale teraz uwaga, będzie wykład. Minnesota straciła tego wysokiego, co tam nic nie potrafił, mimo wszystko byli na pierwszym miejscu, dzięki niemu też Edward zwariował, ale nie zwariował na tyle, żeby przeciągnąć to od początku do końca, bo nie chyba są 5-5 w ostatnich 10 spotkaniach, a mniej więcej tyle kata nie ma, nie wiem ile to jest, 5 może, 6-7. Nie liczyłem tego. No, Dobra, nieważne. Nawet ale... trzy. Więc Minnesota już troszeczkę może oklapnąć z sił, będzie spadać. Clippers będą robić dalej swoje i ta różnica się pewnie zachowa. Poniżej Nowy Orlean, co na dwa tygodnie nie mają ingrama. Sam, nawet Zion, który będzie w plusach, który jest młodym adonisem koszykówki. Nie mówiłem o tym nigdy, że jest gruby. Wierzyłem zawsze w niego. Dallas Mavericks też nie wydają się na ludzi godnych zaufania. Wiem, że teraz są w serii, że też w 10 chyba tam 7 czy 6 wygrali ostatnich, a licząc dalej jeszcze więcej, Clippers mogą naprawdę utrzymać to miejsce. I to czwarte miejsce wcale może nie być niekomfortowe dla nich. Właśnie aż tak bardzo. Czwarte wygranie, miejsce? No, wygranie czwarte... pierwszej rundy z kimkolwiek oznacza, że Clippers już, już mogą odpocząć. Bo chyba im tylko na tym zależy. Bo zajście dalej gdzieś. Ja wiem, że ja stawiałem, że będą mistrzem NBA w dalszym ciągu naprawdę. w wierzę. Naprawdę. Muszę być konsekwentny. Co ja powiedziałem. I yy, te, no To jest jedyna ich nadzieja, bo jeśli faktycznie spadną niżej, no to są pożarci na dzień dobry, a jak spadną do play-inów gdzieś tam niepokojąco, a różnice są naprawdę nieduże, bo to są ile teraz? To co powiedziałeś, to są trzy mecze do Phoenix Suns takich na przykład. Do no Lakers, tak, to Lakers, się... którzy nie będą w ogóle w play bo wyżre Houston Rockets, która gra fenomenalnie teraz i nigdy, nigdzie nie zajdziecie już w tym sezonie, świadczy o tym, że po prostu mogę mieć rację. E... To jest druga strona medalu. To jest taka sama prawda jak to, co powiedziałaś. To się okaże za tydzień dopiero niestety. Nie no, to oczywiście w tej chwili to nie ma co wyrokować, bo jest za dużo niewiadomych i są zbyt małe odległości pomiędzy tymi, pomiędzy tymi yy, drużynami w tabeli ale jako Clippers nie chcesz nie chcesz trafić na Pelicans a w tej chwili tak to się rysuje przy czym to się jeszcze może 50 tysięcy razy zmienić i pewnie yy, za, za tydzień się obudzimy i ta tabela będzie kompletnie inaczej wyglądać ale to jest mecz którego na pewno Clippers będą chcieli uniknąć, bo ich po prostu Pelicans rozjeżdżają, mają patent na nich. Hmm, to się okaże: patent z sezonu regularnego, mają patent na nich. Nie e, no. Oczy... Policzmy, ile osób z Clippers było w playoffach, a ile osób z Nowego Orleanu było w playoffach. To jest już, to już jest najważniejsza rzecz, jak wychodzisz w pierwszej sekundzie takiego meczu, to takie gadanie jest. wiesz... Ja wiem, że to się większościowo zgadza, bo ci ludzie się nie zmieniają, ale. W Best of Seven, nie wiem, czy Nowy Orleans, oczywiście zająłem, do którego nigdy nie wątpiłem, jest w stanie cokolwiek zrobić. Bądź, o, jeśli się będą zdrowi. W sensie jeśli będą wszyscy, bo jeśli nie będą jakoś się będą krzyżówkować, to znowu to. Nie no, to to, to, to jest oczywiste, ale, ale nawet w pełni zdrowia uważam, że Pelicans mogą, mogą ich rozjechać bo mają dużo, dużo większą głębię głębie składu i przede wszystkim mają e, bardzo uniwersalnych zawodników, bardzo uniwersalnych zawodników i mają w, w ogóle w obronie, mają bardzo dobry matchup na Clippers, bo Clippers, jak już mówiłam, też są na, gra, zespołem grającym najczęściej izolację i ten atak jest właśnie taki powiedzmy, że jednowymiarowy. On jest nadal zabójczy, zwłaszcza z Kałajem, ale jednak Pelicans mają wspaniałych defensorów, takich jeden na jeden i mają, genial, mają genialny, genialną kadrę, jeżeli chodzi o, o właśnie możliwości switchowania, jeżeli chodzi o możliwość ta, takiego, wiesz, takiego, takiej defensywy drużynowej. Ja wiem, że to jest hejt, bo kibicujesz Lakers po prostu, ale ja nie, powiem nie, tak. Nie, 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 absolutnie. Gdyby w składzie Clippers nie było takiego faceta, którego, ja nie wiem, to jest czasami kosmita, który na dwa, trzy spotkania odpali się, załóżmy, w takiej iluzorycznej serii, bo ja nawet nie wierzę, że te obie drużyny zostaną na tych samych miejscach. O? To... James Harden, jak zwariuje, nie ma osoby w Pelicans, która byłaby go w stanie... Pamiętasz ten okres, jak przed James Harden, te pięć spotkań, był do dupy, chcieliśmy no. go używać w Wilu Włocławek i nagle się okazało, że on jest z powrotem Jamesem Hardenem. Houston Rockets przez dwa tygodnie, może przez trzy i... Podwajanie go też na niewiele się zdaje, bo jak poda tam do kogoś do środka, to jest pozamiatane. No Pelicans uprawieniu. nie mają Pelikans nie mają takiej osoby, która ograniczy Jamesa Hardena, który zwaruje na te 3 razy cztery kwarty w żaden sposób. A jeśli chodzi o switchowanie, on całą swoją karierę przerobił doktorat ze switchowania i donatowania kobiet w tańczących na róże. To są dwie rzeczy, które robi świetnie. Tylko James Harden jest starszy, nie ma takiego ciągu na kosz jak kiedyś. Też nie musi mieć z drugiej strony takiego ciągu, bo teraz jest on, trzecim nie, graczem. On, on nie może mieć ciągu, bo tam jest masa osób, które tylko czekają na to, żeby zaczął mieć ten ciąg. No tak, tak, tak. Ale on jest tak naprawdę trzecim w tym momencie graczem Clippers, ale wydaje mi się, że nie wiem czy to nie będzie hot take. Dla U. mnie to jest najważ... najważniejszy gracz Clippers. Kto? Jak... Harden? Oczywiście. No to, to też staram się wytłumaczyć, nie a ma... to nie jest dobrze. Słuchajcie, w sensie, nie jest dobrze, że, że Harden jest najważniejszym graczem, mm -hmm. czy nie jest... Nie to, nie, to jest bardzo niedobrze. Nie, no sobie. oczywiście, no to nie jest dobrze, choćby ze względu na to, że bez niego nie ma żadnego ball movementu. Nie? Po prostu piłka się nie rusza bez niego. To prawdopodobnie jest najdłuższy... Najdłuższa rozmowa na temat Clippers Pelicans w historii polskiego internetu, wydaje mi się. Ale, ale jeszcze chciałabym nawiązać do tego, co powiedziałeś, że na Vorland nie ma obrońcy na Hardena? Nie nie ma takiego obrońcy, który, ale zwariowanego Hardena, tego Hardena, tego niedobrego takiego, takiego Ale wiesz, nie ma już, noż... nie ma już zwariowanego oczywiście, Hardena. Oczywiście, że jest, jest zwariowany Harden, Absolutnie. oczywiście. Był nie. już w NBA tylko coś się sta, stanęło się teraz. Nie, nie wiem co. dla mnie zwariowany Harden to jest Harden Houston Rockets. O jest. no to, to wiadomo, ale ja mówię o takim starszym, takim trochę mniej, no takim, takim co był w tym roku. To jest wystarczająca porcja do tego, żeby ktoś zrezygnował z miana myślenia o tym, że potrafi go bronić w pelikans. Ale, ale zaraz. Potrafi go bronić w jakim sensie? Czy potrafi go bronić w sensie odcinać jego podania? Czy potrafi go bronić na zasadzie rzutu i, i tym podobnych? Bo Pelicans Pelikans mają na wszystko, moim zdaniem, odpowiedź. W sensie no mówimy, nie mówimy, na, mówimy na papierze. Bo mają tak głęboki skład, i tak, tak yy, wszechstronny, że mogą rzucić na niego absolutnie różnych graczy. I tu może być przeszkadzający mu Alvarado. Ale oczywiście nie, nie wiesz, nie na. Tam w pierwszym posiadaniu Alvarado wrotek dostanie przy jakimś stępaku i się zakończy bajka o bieganiu gdziekolwiek. Proszę, Daj cię. spokój. Trey Murphy, Trey Murphy III. trzeci. Jedna John. pompka, dwa faule. Wołają go na ławkę, chłopie, co żeś, co żeś zrobił, chłopie? Nadżyj Marshall jeden z najbardziej niedocenianych, chyba, pointów ataku. No, najpierw musiałby wyjść na boisko, ale spoko. Trey Murphy będzie schodził, to go zamieniał. No, co jeszcze? Zion? Nie, no, gdzie Zion? Po Switchu, Nie, zaraz. nie Zion będzie biegł pod kosz pod Switch, a Harden oczywiście z debi nie, Udowodniłem Ci, że nie mają nikogo. Przejdźmy do plusów. Dobrze. Totalnie się nie zgadzam. No to Nowe, nowe Orlean jest plusem. Mimo no, tej no. porażki dzisiaj z Magic. Ale to ale był fajny mecz. Czy oni są w stanie zapudrować te dwa tygodnie bez Ingrama? Moim zdaniem tak. Liczby mówią, liczby mówią, ale trzeba trochę to Nienawidzę podzielić. Tego. Trzeba, trzeba to mówię. trochę z przymrużeniem oka traktować, bo mówimy tutaj o, już zerknął w notatkę, 86 posiadań zaledwie. Ale ta piątka, kiedy zamiast Ingrama jest yy, Trey Murphy, to jest piątka, która wypunktowuje rywali 29 oczkami na 100 posiadań. To jest kosmos. To jest totalnie, to jest, to jest bardzo, yy, chcę powiedzieć, presująca. Brakuje mi pol polskiego odpowiednika. Taka... A poczekaj, a w jakim okresie mówimy? Bo ja dzisiaj będę tym niedobrym, no słucham, o jakim okresie my mówimy z tymi cyferkami? To znaczy? No w sensie, że to jest cały sezon, czy to jest. Nie, to, 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 są 80, to jest 86 posiadań w tym, w tym sezonie. Tylko, okay. tylko tutaj gwiazdka, Troj Marfi też długo nie grał w koszyku. Oczywiście nie, no ja się bardzo cieszę, że w ogóle wrócił, jest takiej dyspozycji, tylko. Ja tak spojrzałem na ostatnie spotkania z kim zagrali Pelicans. No. no nie wiem, czy te cyfry jest są trochę przerobione. Wiesz co, ostatni mecz z Magic, okej, okay, ale wygrana z Nets. Z Nets wygrywa każdy. Blazers, Clippers. No, Niech rach. będzie. Chyba dzisiaj prawie Bucks przewalili prowadzenie, co? Tak coś kojarzę. Nie widziałam tego meczu. nas. Tak. Nie, z Magic dzisiaj grali. Chyba. Nie no, Bucks grali z Brooklynem. A okej, okay. nie, nie, ja mówię o tych drużynach, z którymi grali Pelicans, mhm. Raptors, Pacers, którzy byli tacy wtedy jeszcze w niedyspozycji, dalej są w niedyspozycji, e, 76ers, Hawks, Paws, którzy też dzwonili do mnie, czy nie przyjadę, ale mówiłem, że nie mogę, bo idę na rower. E, no to nie są drużyny, które też potwierdzają to, e, że no, że Pelikans są dobrą drużyną, bo zawsze ktoś taki jak ja, albo ktoś bardziej uparty, może wywnioskować, że w części tych spotkań to się wcale nie zgadza i one były na przykład po to, żeby zatrzeć Zajona i potem się okaże, że to nie jest prawda. Mówię o tych liczbach. Te posiadania to też nic nie znaczy. Zatrzeć Musimy podzielić. No zatrzeć w sensie, że będzie, będzie na papierze wywnioskowywać każdy mógł, że o zobacz, jak świetnie gra Zajona. Te mecze, z którymi oni wygrali, wiem, że muszą wygrywać mecze z tymi drużynami, ale. Co oznacza mecz raptor 139,98. No ale to wiesz, to w sumie tak. I potem mamy 86 posiadań, na 100 posiadań, na 14 bloków i. Dlatego, jest, dlatego mówię, znaczy. że to trzeba traktować z pewną gwiazdką, bo, bo to jest jakby mały mały wolumen. Jak dotąd to jest dopiero dziewiąty line-up, jeżeli chodzi o Pelicans pod względem czasu gry ze sobą, no nie? Hmm. Ale. Widać. Ale, ale wydaje mi się, że w ogóle Ingram dzisiaj dzisiaj Shams chyba podał, że Ingram y, zdołał uniknąć poważnej bardzo kontuzji i tylko wypada na dwa tygodnie, albo jakieś trzy. Tak, tak mi się kojarzy. Więc to super informacja. Clippers przegrali spell z ośmioma punktami bez hartena. No i co? O Boże, serio. O, poczekaj, poczekaj, znowu sex working jest, ponieważ dostaliśmy do I o, mama, łęban Marta dzisiaj, czyli program Stos. Niestety zobaczy z odtworzenia. Widzisz. To już. Ja to, to jest to, o czym mówiłem. Niedługo ta ręka będzie fizycznie wychodziła, zobaczysz. Jezu, nie, weź przestań. Dziękuję, yy, dziękuję. <noise> Węba jama. Mów dalej. Na czym, na czym stanęliśmy? No tak, ja powiedziałam, że moim plusem są Pelicans. No, trzeba docenić. Kurczę, Zion, Zion robili naprawdę super robotę i widać, że w końcu jakby do, dorównał do tego hypu, który, który gdzieś, tam, gdzieś tam na początku jak wchodził do Ligi się, się pojawił. Później wiadomo zjazd i, i, y, róż, i ta cała narracja, że no, za gruby i tak dalej że za chwilę kolana mu padną bla 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 i, i nie jest warty bycia franchise playerem no ale tutaj ta zmiana o czym rozmawialiśmy w poprzednim moim podcaście z tobą no zaprocentowała jak zają właśnie jest tym głównodowodzącym na parkiecie to raz, a dwa to Chciałbym i ma marzę o tym, żeby potem nie okazało się to nieprawdą, bo jak dla mnie to wygląda trochę za ładnie. W sensie to jest strasznie dziwne, że zają wrócił do swojej dyspozycji. Dwa miesiące temu był do... dobra, pal 6, na początku sezonu. Jeśli nawet jesteś nie super sportowcem, nie masz diety, nie masz całego zaplecza, backupu, nie uprawiasz sportu w dodatku, ciężko ci samemu w sobie, jako człowiekowi osiągnąć jakieś wagowe cele, schudnąć przede wszystkim, mhm. przeważnie. A on, będąc zawodowym sportowcem, ja też wiem, że farmakologia w NBA jest dosyć rozwinięta i to nie tylko ryż i groszek. Mm -hmm. I kurczak. W dwa miesiące ja też piję do tych wszystkich przypadków, kiedy ktoś wracał z kontuzji jakiejś i miał różne kłopoty za tym idące z wagą i ze swoim ciałem. Nie wiem, czy to nie jest jeden z tych wyjątkowych przypadków, które widziałem na własne oczy w NBA, żeby w ciągu dwóch miesięcy tak kompletnie przekręcić swój los. Ja nie twierdzę, żeby zajon był fatalny, w sensie nie grał niczego, nie dawał sadów. Był Oliverem Millerem, że tutaj dekolt miał gdzieś i te włosy mu takie, takie jak kalafior tutaj rosły, rosły. Właśnie w książce z tego. Po książce Granta Hilla właśnie zacząłem googlować, jak wyglądał mhm. Oliver Miller, kiedy wyjechali razem samochodem. No to ten samochód naprawdę musiał być trochę szerszy, bo on już wtedy był dosyć spory. I no i nagle on jest tym samym Zionem, który miał być, powiedzmy, na tym etapie kariery. On wskacze, on potrafi cię dalej przeskoczyć, przepchnąć, i to wszystko się zgadza. I ta przemiana, moim zdaniem, powinna NBA znaleźć, nie wiem, na Cinderella Story, bo jeśli to się będzie zgadzało i w przyszłym sezonie już nie będzie żadnych kłopotów z jedzeniem i podjadaniem tam, w ogóle cokolwiek, to no to nie wiem, to Zion odzyskał to, co stracił. Tylko ja trochę w to nie wierzę, że co nagle po dwóch miesiącach odzyskał to, co stracił chciałbym, żeby to była prawda, ale ale Olivier Miller, no. Ale wiesz, jedna Eddie rzecz Curry może, na przykład, może, o. ale może po prostu go tak dojechała ta porażka z Lakers w season tournament. Myślę, że właśnie ja nie wiem czy Zion, nie jest jedną z tych osób, po której to się ścieka jak po kaczce, że on nie ma takiego supersportowego charakteru. Że on przegrał, faktycznie będzie jak sportowiec, rozczarowany, ale nie będzie jak MJ. Dobra, offseason off teraz się właśnie zaczął, idę na siłownię i do października z niej nie wychodzę. Nie widzę, to, to chyba nie jest prawda. Nie, no to ja wiesz, tak mówię, pół żartem, trochę pół seria, żeby, żeby sprowokować jakieś, wiesz, Twoje przemyślenia a propos Lakers, ale. Jest... Nie, Lakers nie ale... budują we mnie żadnych przemyśleń, oprócz tego, że. No. <laughs> tak. Ale, ale jeszcze a propos Zajona, to on od tego turnieju schudł chyba około 13 kg i gdzieś widziałam taką teorię, że być może przyjmuje ozempik. To, to jest, jest taki. Przepraszam. To jest taki lek chyba dla cukrzyków, którego efektem ubocznym jest to, że chudniesz, i to chudniesz naprawdę tak masakrycznie szybko. Jezu, to chyba niedobrze. I to wiesz, hamuje poczucie głodu. Wpływa na, na ośrodek w mózgu, który jest za, za to odpowiedzialny, i przez to, wiesz, dużo mniej jesz, szybciej się najadasz. No i w konsekwencji chudniesz bardzo szybko. Więc no to może ja to jest ten żeby, To ja bym chciał, żeby to, to zawsze jest broń błysieczna. A potem wyciąga z ciebie jeszcze więcej, podejrzewam, jak przestajesz to brać. Możliwe. To chyba nie jest dobrze. Bo to nie, nie ma złotych środków na odchudzanie. No zapomnijmy o tym. Nie ma pigułki, która spowoduje, że o, to już bez wspomożenia yy, tego procesu. Dobrze. Moim plusem jest to, że wróciliśmy wreszcie do świata, w którym slam danki są istotne, mhm. że ludzie przeskakują ludzi. Tak, mówiłem to wielokrotnie, że te paradanki Blake'a Gryffina, albo jakiegoś dandry Jordana, gdzie piłką nie wieszasz się na obręczy, że tam nic nie połamałeś, mhm. są do dupy. Są do dupy w dalszym ciągu. Tak uważam. Ale jeśli ja je robię, to Antony Edwards. One nie są do dupy wtedy. Jak można sobie wybić palec w takiej sytuacji? To, to jest rzeczywiście ciekawe. Mało Ale... tego. No. Nie, nie, nie. Mów, mów, mów. Mało tego na Thinking Basketball, czy jakoś tak? Nie pamiętam nigdy nazwy kanału tego gościa, czy tych gości. Jest cały dobry film. Może potem wrzucę na Facebooka. Cały film dotyczący tego. Wiadomo, że mamy stałą grawitacyjną. Każdy człowiek w powietrzu jest mniej więcej przez sekundę. Nie więcej ni mniej. tam są rozpiętości od 0,7 chyba do 1.1. Ale jak to yy, dzieje się, że ludzie na przykład sprawiają wrażenie tych takich, co przeskoczyli nad, bardzo nad kimś i yy, mają głowę ponad obręczą. Tak jak Trace Jackson Davis, tak? Mhm. Yy, to. Że to jest trochę nieprawda, że następuje odbicie od tego zawodnika i te rekordy są wtedy przekraczane i tam Lebron James nad lukasem przeciwko Bulls zgrając w hit. Co Ale tak to... przeskoczył go, był 1,1 no. sekundy w powietrzu. No nie złamał stałej grawitacyjnej na Ziemi, tylko po prostu no energia skumulowała się, się trochę odbił od zawodnika, i dlatego mhm. jest wrażenie pozostania dłużej w powietrzu. Taka propos, tylko że to czasami jest oszustwo, iluzja taka optyczna, że nie patrzymy tam, gdzie powinniśmy patrzeć i stąd nagle się okazuje, że ci ludzie są no, to dużo powyżej obręczy i są dłużej w powietrzu. A mimo wszystko to nieprawda trochę jest, bo ktoś im pomógł. Wektory energii. Ale cieszę się, że wróciliśmy do szkoły slamdanku. Już trójeczki już, już nie są hot. Teraz trzeba kogoś przeskoczyć. Ten, ta noc taka, gdzie chyba w trzech różnych meczach takie rzeczy się działy. No, zmasakrował Jalen Johnson Austinarii Rifsa. Zmasakrował to mało powiedziane. Bardzo ładne to było, ale też ja mam. To jest plus dla wszystkich tych zawodników, co nie boją się stanąć albo pójść do tego gościa. Oczywiście, co te nie robię. powiesz, Albo są, to, są tak głupi. Są głupi, oczywiście. albo zajebiście głupi i odważni, naraz. Po po, powiedz to. Powiedz to, że to jest plus dla Austinarii Rifsa z Lakers. Czy wiesz? Też wszedłem w głowę Austina Reevesa I gdyby nie chcę być rasistowski, ale miał inny kolor skóry, to prawdopodobnie by uciekł spod tamtą, bo stwierdziłby, o, nie będę na plakacie. A poza tym Austin Reeves bał się reakcji Lebrona James'a, bo, wiem, bo wiedział, że jeśli on go nie zabije podczas tego wsadu, to LeBron to zrobi. Nie miał wyboru. Musiał to zrobić. No, musiał to nie zrobić. No, Także... Austin to walczak. Boże, święty. Lejkersiara. Ktoś napisał po poprzednim po odcinku z tą, że jesteś Lejkersiarą, i to jest prawda. Bardzo dobrze. Bardzo Nienawidzę dobrze. Was. Nienawidzę całej tej drużyny. W nienawiści do Lakers jestem wychowany, więc plus dla Bostonu. Żeby ich nie rozbestwiać może trochę za bardzo, ale po tym nie chcę powiedzieć niewyraźnym takim tygodniu, gdzie wygrywali, ale to było brzydkie, a jak przegrywali, to było jeszcze brzydzej. Teraz po prostu nie przegrywają sobie. I to mi się bardzo podoba. No ale mają łatwy terminarz, nie? I już A. będą mieli w ogóle do końca. Ale jakby. czy dla Bostonu cały terminarz nie jest łatwy w tym sezonie? No, Bo ja mam też, wrażenie, że cały fakt. terminarz jest dla nich zawsze łatwy. Tak, to, to też jest fakt. No piękna I... drużyna. Z bólem y... serca to mówię. Nie żartuję to. Też nie jest tak, że pałam jakąś spy nienawiścią. Trochę bardziej nie, na pokaz skąd? pałam taką nienawiścią, ale, mm -hmm. ale szanuję i. I tak jak, Clippers, tak jak Clippers, cały wykład, dlaczego Clippers by przegrali, a to zazdrość Nie. jest. To jest zazdrość, że ta czerwona latarnia Los Angeles przez lata nienawidzona jest lepsza od was. Nie no, wolałem Clippers za Blake'a Griffina. O, właśnie. Pytanie na czacie. Czy Blake Griffin splakatowałby Bajamę Tak brutalnie, wiecie o co chodzi. Jakiś lop. Coś. Ja myślę, że by to zrobił. No, kilkukrotnie. kilkukrotnie, no. Zapytaj Marcina, czy by splakatował Łębiego. On powiedział, że tak. On jeden na jeden by wygrał. No 6. ale to mnie splakatował. No ja, ja. ale jakby już, jakby wygrywało 8-0, to by już stwierdził, dobra, kończymy. Pod nogą by to zrobił. No mix. Dobrze, to był łatwy plus, ale... Yy... Konsekwencje tego długiego peletonu, o którego mówi, mówiłem w minutach, że tam dużo zespołów nie wygrywa, już tam jest, a jedźmy na wakacje. Są beneficjenci takiego stanu rzeczy i jest to Houston Rackets. Tam, gdzie ktoś nie patrzy, Houston Rackets wygrywają sobie wszystkie możliwe spotkania. Gonią to, co dla nich w zasadzie przed sezonem miało być na takim nie wiem czymś, co odebrali już by Granted, a teraz muszą o to walczyć i widzę to. Że Houston Rackets, jeśli to tak dalej będzie wyglądało, wyciągną kogoś z tej czwórki play No ja i faworyta, który ma trzy zwycięstwa więcej. Mm -hmm. I nie są to Golden State Warriors, bo oni akurat nie mają trzech zwycięstw więcej. I Houston Rackets będą w play-inach. Wiesz, co ja tu już mam w ogóle wywalone totalnie na ten sezon Lakers. Więc niech się, dzieje co, niech się dzieje, co się dzieje. A ja nie powiedziałem, że Lakers. No powiedziałeś o różnicach, a różnica no tak. chyba wskazuje na tak, na trzy mecze. To nie powiesz, widzicie, co nie powiesz, to ona o tych Lakers. To jest niepokojące. No ale dobrze, tak. Ja się jak najbardziej zgadzam z, z Houston Rockets. W ogóle nie kupuję, ale właśnie, w ogóle nie kupuję argumentu, że to jest zespół lepszy bez Shenguna, bo nie jest. A kto tak mówi? Gdzie jest taki argument? Nazwiska? Adresy? Nie wiem, nazwijmy to, nazwijmy to w przestrzeni internetowej. Polskiej? No nie wiem, no na Twitterze coś tam widziałam, jakieś bzdury. W Polsku? Że... Nie pamiętam. A, czyli po polsku? Dobrze. Nie, no sprawdzam, czy to za granicę, tak jak głosy są czy po polsku. Wyd powiedziałabym, że, że jakby z obu rynków. Tak mi gdzieś to mignało, ale to tak mhm. odpowiadam bezpiecznie. Bo, serio, nie, nie, nie potrafię przyporządkować, kto tak pisał i tak dalej, ale generalnie... Dobrze, dobrze, ja się dowiem po programie. Dobrze. Przyprowadź śledztwo. Natomiast, no, jest oczywiście jakaś mała gwiazdka przy tym, przy tym ich striku zwycięstw przy tej serii, no bo jednak, kogo my tu mamy? Kto im się nawinął? Blazers, Kings, Spurs, Wizards... Mm. Cavs, Jezu Cavs, to też trochę taki mój mały minus, znowu Wizards i Bulls dzisiaj, ale no Jalen Green gra kosmicznie, gra kosmicznie teraz, trochę tak jak właśnie na, na miarę tego piku, z jakim wybrany tam został drugi, dobrze pamiętam, ja to hmm. nigdy nie mogę zapamiętać, kto z kim, kiedy i tak dalej. Zwłaszcza e... kiedy wszyscy nazywają się green w drafcie. Byłyby jaja, jak u pierwszych tak. pieczpików. Deshawn Green, John Green. Ale wiesz, no teraz ta ofensywa jest ich taka bardziej skupiona na obrońcach, bardziej przechodzi przez tych obrońców. Jest więcej, powiedzmy, że spacingu. Aiden Thompson jest fantastyczny i hmm. teraz, jak wchodzi, jak gra, gra w pierwszej piątce, to. To jest gość, który stawia super zasłony, jest mega atletyczny. W ogóle zapisałam sobie w mojej notatce, notatce, że to jest człowiek, który w, tym, w tej serii zwycięskiej, uwaga, rzuca 72,3% z gry. Goście, oczywiście goście to jest gość bez rzutu, tak? żeby to, no, to, to było Bardziej jasne, dojechane taktowane, tak. no. Tak, tak. No bardziej, bardziej pod koszem, bo on ani za trzy tam specjalnie nie rzuca, ani, ani z mida po prostu nie ma, nie ma rzutu. Może trochę taki Ben Simons? Co? Ben Simons? A ja nie kojarzę takiego nazwiska. No znaczy. oczywiście bez, bez tego, bez bez tak fantastycznego rozegrania jak Simons, no nie? Ale... Yes. Rozgrywał fantastycznie, naprawdę. Ja się no. wiele nauczyłem od Bena Simonsa. Jak się ubierać? Głównie jak siedzieć. Jak siedzieć tak, żeby ci się te nogawki nie ujawniały skarpetek. To tak. jest tajny skill na Simona, który nabył przez te kilka lat ty, oraz to, jak się pisze plecy, bo przez wszystkie przypadki już odmienił mam zdrowe plecy. Tysiąc razy na tablicy napisał mam zdrowe plecy. E, co ja chciałem splusować, jeśli to jest koniec Rocket. No Nie, możemy jeszcze pogadać o Greenie. Ale nie, mamy tak. nazwę. Jaki tam. E, tam, Houston. Prawdziwe rzeczy dzieją się w Dallas. No, Osoba szykonowana przez wielu Daniel Gafford. A, miałeś dobre mecze, chłopie, zająknąłeś się dwa razy, wyrzućmy go. Takie rzeczy czytałem w polskiej przestrzeni Naprawdę? internetowej. Tak, bo były trzy niedoudane mecze, i od razu świat go skreślił. Mało tego, ja nie mówię tutaj konkretnie o niektórych osobach, ale może powiem, które. Bo ja w każdej drużynie fantazji miałem Danielka, kochanego mojego. To tak jak I z dwóch, go niestety, wytransferowałem, bo się pojawiły lepsze opcje. No i w jednej faktycznie dobrze się zamieniłem, a w drugiej ta osoba, której go oddałem, po tych trzech meczach powiedziała, że możemy dokonać kontrwymiany. Zastanawiałem się nad tym, ale stwierdziłem, nie, przestań. Jakiej kontrwymiany? I się okazało, no. no? i się okazało, że proszę bardzo sobie otworzyć wszystkie statystyki, poczytać tam troszeczkę, popatrzeć, obejrzeć meczyki, i tam wszystko jest podane czarno na białym. Daniel Gafford jest przepiękny w pierwszej piątce. Tam w końcu jest jakieś życie. Podoba mi się to, jak ktoś jak bez sensu, Deandre Jordan wchodzi pod kosz i trafia w wszystkie danki. Niech nie, on nie rzuca, niech dankuje. Wróćmy do lat 90. I właśnie no dzisiaj Dallas, dzisiaj no. Halo, halo, halo ale dzisiaj Gafford zaliczył 10 wsadów. 10 wsadów. 18 wsadów w meczu było. Myślę, mawrotnie. że mówiąc w jego przypadku wsadów, to po prostu trochę to jest takie brzydkie. Mówmy rzutów, dobrze? To, to lepiej brzmi on rzucił 10 razy. W sumie wsad to rzut. Ma świetny proc. Nie, po prostu też wydaje mi się, że tak poważnie, że oni mają coraz większe zaufanie do tego co się dzieje w Paint i może to jest paradoks, ale dla Luki to chyba jest lepszy upgrade niż pojawienie się Kairiego Irvinga, ponieważ Luka ma taki taki zwyczaj posiadania takiego chyba. Nie wiem, lubi mieć ten luksus, że ma kogoś wysokiego, do którego może się pozbyć piłki, do kogoś. Bo on kto... tego nie znał do Ale nie, nie o to mi chodzi, że może oddać do kogokolwiek, nie mówię o Gaffordzie, tylko do, do innych opcji, bo też Gafford otwiera inne opcje, jak jest. Tylko chodzi mi o to, że Luka nieprzymuszony może podawać, a nie, że musi podać, bo jest zmuszony do tego. Tak. To w końcu następuje. I to jest chyba klucz do tego, żeby Dallas nawet może nie bronić, ale może sobie zagrać, nie wiem, w finale konferencji bez obrony. Bo są do tego stopnia dobrzy. Tak mi się wydaje. Znaczy, wiesz, Dallas ja uważam, że po, tych, po tym trade deadline to Dallas mają jeszcze więcej możliwości, żeby jakoś tam ofensywnie kąsać tych przeciwników. Mm -hmm. To, to nie jest już luka, który to, to były te play-offy play dwa lata temu, gdzie były takie statystyki, nie przytoczę ich, bo aż takich cyfr nie mam w pamięci, ale było widać wyraźny zjazd luki pomiędzy każdą z tych kwart, gdzie czwarta kwarta to już było po prostu sapanie i juzy, czy jakiś z kosmosu i no chłop nie dawał rady, bo no nie miał pomocy. A teraz, teraz ma więcej, teraz po prostu Dallas są bardziej wszechstronni, mają więcej możliwości. I w ogóle ja uważam, pewnie, nie, pewnie to może uchodzić za hot take, ale nawet. O, to już dwa będą. Nawet przy Kristapsie Porzingisie, przy tym, że grał z Kristapsem Porzingisem, to Luka Doncic nie grał jeszcze nigdy z tak dobrym wysokim jak Daniel Gafford. Bo. Wow, 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 wow. Wow. Bo. Bo. Kristaps z Porzingis nie do końca grał jak wysoki wtedy, za czasów Carolina. Głównie... Czy Luka on grał kiedykolwiek z dobrym, wysokim? No, Dwight Powell. Ale to wtedy, ile, jak zaczęli no. razem grać, grać, to Dwight Powell nie mógł papierosów kupić w kiosku. No, ale to, no to mówię, no, jedyna, to jest jedyna referencja, tak naprawdę, Dwight Powell. Ja, ja nie liczę w ogóle Porzingisa jako. Jako takiego centra z krwi i kości w czasach Dallas Mavericks. Bo on głównie stał, stał na łuku i, i grał jako spot-up shooter i zresztą on mówił po tym transferze do, do Celtics, że to była taka dość mocna kość niezgody pomiędzy nim a, a sztabem, że po prostu wykorzystują go w taki, a nie niewinny sposób. Dobrze, to ja mam jeszcze dwa plusy. Bo tak wynika z moich notatek, że ten został skradziony, więc to nie trzy to dwa. Chyba, że masz jakieś dwa indywidualne i się pokrywają. Chociaż ten drugi jest tak indywidualny, że nikt go nie ma. Nie, no powiem, powiedz. Pierwszy to klasycznie jest Orlando Magic. Yy, tylko że taki mały to jest plus. No bo oni sobie wyczyścili Plankton Wschodu w tym tygodniu. Dokończa, dokończyli w zasadzie to, bo to trwa już chyba drugi tydzień. Yy, zrobili to, co musieli i. Zgadzam się trochę z tym, bo wszędzie wiesz co, Orlando Magic, nie wiem dlaczego, ale w mediach amerykańskich to jest ten czas. Pamiętacie, ten, tą drużynę z szakiem. To jest ten. Zobaczycie, oni tamci też mieli nie być, gdzie byli, a byli tam, gdzie byli, nawet Michael Jordan, wiadomo. A potem 4 0 Nick Anderson do dzisiaj ma takie tiki, widzi helikoptery, napalm. Jak widzi odrzuty osobiste, to uu, nie uu, gdzie, jest, gdzie jest mój psychoanality? Więc Orlando Magic mogą być faktycznie czarnym koniem, ale myślę, że ja bym był, nie wiem, chciał zobaczyć Orlando Magic w takich warunkach, kiedy ktoś na nich stawia taką presję, że nie są w stanie się ogarnąć przez dwa spotkania, bo trochę w to nie wierzę. Nix? E, że, że oni z Nix? No. Nie wiem, czy, czy tak się nie, nie układa w tej chwili. Tak, tak się układa w tej tak, chwili. Tak, ale chwili czy Nix są obrady? w stanie takich ogrywać... Postawić taką presję, tak zachowywać się jako lepszy, jak lepsza drużyna. Bo akurat nie wiem, czy oni są lepsi od Orlando Magic właśnie. Ja uważam, że są. Mimo Wiesz, wszystko. Bo co, bo jest? <grym> Profesjonalny program. <grym> tak, Nepotyzm, bo to jest koleżeństwo, kumplostwo i jakieś prywatne sympatie. Nie, no, mają nikt. przede wszystkim mają na Brunsona. No dobrze, no. To jeden jest kości. My wiemy, co potrafi Jalen Brunson. Ale jest jeden. A w Orlando są ludzie, którzy mogą no nie wiem, po dwóch wejściach doprowadzić do tego, że Brunsonowi już się nie będzie chciało wchodzić pod kosz i będzie musiał zaprzestać to. Poczekaj, trawia. W Orlando są ludzie, którzy... Mm -hmm. Mm -hmm. Dokładnie tak. Okej. Okay. Okay. Ta drużyna składa się z niebiegających ludzi, którzy są właśnie tylko po to głównie. No ale czy Jaden Branson jest jedynym ofensywnym graczem yy, Nix? Nie wiem, ale co program wychodzi na to, że kogoś tam nie ma, więc tak, od razu zakładam, że będzie, on, że będzie on sam. Tak, to, to jest problem, ale jakby tutaj oczywiście ja piję do tego, kiedy oni będą zdrowi. Nigdy. No, trochę niepokojące jest to, co tam się dzieje z Nobim, że znowu mu się. Znowu jest jakiś problem z tym chyba barkiem, tak? Czy, czy... Bo umówmy się, jeśli Anunobi by grał i to byłaby taka gra, jak przyszedł do Nix. No. To ja, myślę, ja nie że wiem, jadam. czy to znowu nie będą statystyczne highlighty. Zobaczcie, Anunobi będąc na parkiecie Zabił Orlando Magic do 0-4. To mogą być tego typu nagłówki. Ja się zgadzam, tylko bez niego. Nie no, oczywiście, tylko że to, to nie będzie w ogóle ofensywna seria, zacznijmy od tego. To nie. będzie seria, gdzie będą się bić po mordach. Lata ogromne. 90. bardzo ładne. I są. Większość ludzi nie będzie chciała tego oglądać, bo to nie będzie ani spektakularne Zgrywa ani się, takiego. zobacz, zgrywa się to z tymi rzeczami, co się dzieją tam. To Memo, do Ligi NBA i sędziowie, że wiecie. Może tak. tam, niech on się uderzy tym łokciem jeden mm -hmm. z drugim czasem. Tak. I, I to będzie piękna seria. I sędzia tam, tam się biją, a sędzia. A akurat patrzyłem w trybuny. Tylko, że to, z kolegami. Nie że to nie będzie seria dla niedzielnego kibica. Bo to nie będzie seria, gdzie będą latać trójki, jak, jak szalone w stylu. Będą tylko, będą, tylko nie będą wpadać. <laughs> będzie ekstra. Tak. I, ale to będzie po prostu wiesz, taki grit, grit and grind. Mhm. Jeszcze w ramach tego ktoś tam się skontuzuje, nie zagra w jednym meczu, potem wróci na następny mecz, tak? To widzę też. Eee, dobrze. No, Mitchell Robinson ma wrócić nie, niebawem. To, to jest dla mnie ciekawe, jak oni to pogodzą, zważywszy na to, że Hartenstein, Hartenstein, nigdy Hardenstein. nie. Hartenstein. No, w ogóle Hartenstein jest czarny. To, koniem jest. To, to nie jest żart. To, to jest... E... Ja, ja szczerze mówiąc byłam w szoku, jak przeczytałam o tym z tydzień temu. Ale że jak to, że... Naprawdę. No, jego, jego ojciec jest czarny. Ale on nie jest. Nie no. No... Jest, ale nie jest, tak? W sensie kolor... takiego koloru skóry nie ma, no ale, ale, no, ale jest. Ale nie, no, to, nie. no to tak samo. Blake, nie, nie zaczynajmy Blake Griffin discussion, bo ja już ją przechodziłem kilka lat temu. To był długi podcast, bo będzie antropologicznie. Nie wierzę w to, to jest nieprawda. Wygoogluj sobie, to taka tylko ciekawostka. Niezłe ciekawostki propos, są w tym. A propos Harten, Hartensteina, Hartensteina. Hartenstein. Y Coś ja zagubiłem, ważną informację. A i na koniec mój ostatni plus, bo wszyscy prześledziliśmy to. Sytuacja, która elektryzowała całą Polskę, bo wiadomo, będziemy na igrzyskach na pewno. Prawdopodobnie zagramy z Australią, z Kanadą i z tym, kto wygra sobie w Grecji. No bo ja wierzę, że Polska awansuje. Więc to jest gorąca wiadomość. Gramy w grupie z Australią i z Kanadą. Na pewno. To jest. Przeszło nic, nic nie miałem do dodania. Amerykanie, Serbia i Południowy Sudan odetchnęli z ulgą, że nie będziemy w grupie A. Moi drodzy. I to to nie będzie, będzie rozgry... Michała Sokołowskiego. Nie będzie polskiego lebrona z pruszkowa. Natomiast no, turniej będzie rozgrywany w Lille. To nawet lepiej. Nasi się wstydzą grać przed publicznością. To będą może mecze zamknięte nawet. Więc ja widzę tutaj wyjście z grupy. Nie wiem jak ty, ale to jest mój plus. Cholernie się cieszę. Ja wierzę, że tak będzie też. W razie co żartowałem, słuchajcie, nie mamy na to najmniejszych szans. Popatrzmy sobie na to, kto gra w Hiszpanii tam w tej grupie i uuu uu. Dobrze, jak masz jeszcze jakiś plus poważny, nie tak głupi jak mój, to dawaj. A jak nie, to pytania jest. Mam, mam jeszcze chyba dwa plusy. Dawaj. Jeden jest mało oczywisty, może, znaczy może, może nie jest taki. A, z Antony Davis coś dobrze zrobił. Nie, co? nie, nawet nie chcę. Nie bolałam bo bolała Antonego Davisa kostka w tym tygodniu, nie, jak przed po jogurt. Nie. nie, to jest plus. Nie, nie rozmawiajmy już o Lakers, bo szkoda, szkoda ślina. Ale Minnesota Timberwolves to jest mój plus. Mieli być tragiczni. Bez Goberta, bez Rida. But... Ja się bałem trochę to plusować, bo jednocześnie ci, ciska mi się na usta, że to jest. To jest już taki. Jak się mówiło o Memphis, że oni mają grit and grind, to chodziło o to, że oni jak gdyby każde spotkanie traktują jako nową walkę, ale mm. nie jest to walka o przeżycie. To jest po prostu walczenie z codziennością. Robienie wszystkiego w ramach słabych zasobów, środków, żeby nam się udało i tak dalej. Minnesota sprawia wrażenie, nie drużyny, która cieszy się lekkością Antonego Edwardsa. Która faktycznie nie jest jak Filadelfia, która nie widzi w celu, w tym tunelu, tylko cały czas idzie w tunelu i szuka, gdzie, jest, gdzie w ogóle jest wyjście, co się dzieje. I oni nie mają latarki, idą tam, a Minnesota za każdym razem, w każdym spotkaniu zdaje się walczyć o własne życie. Ten, te, ten wsad Antonego Edwardsa jest trochę taką alegorią tego, co Minnesota przechodzi. A to ja nie dam Ale... wsadu nad metrowym gościem? Pewnie, dam wsad, tylko w większym rozrachunku. No nie wiem, trzeba być bardzo naiwnym, żeby wierzyć w to, że to będzie kontynuowane w takim, w dalszym ciągu tak samo, nie zauważymy różnicy, playoffy potoczą się tak samo, nie ma po co kat wracać. No nie, nie wiem, nie, no to boję się tego nie plusować, tak się bo mówi. ja wiem o tym, ale to tak trochę też by wyglądało, jakbym zaplusował ich. No Oni ale... faktycznie robią wszystko, żeby przetrwać, ale to, to ja nie wiem, czy to jest dobre, to w końcu się skończy. Jak się skończy w najmniej odpowiedzialnym momencie, bo na przykład Antony Edwards... Któryś jego członek powie stop. Który mamy pik w drafcie? Panowie? I tego się obawiam. Bo myślę, że Minnesota, gdyby grała w komplecie, to teraz właśnie by starała się tego nie robić. Z wszystkiego, za wszelką cenę przemęczać się, walczyć o, o jutro po prostu. Jak Rambo w dżungli. No. Oni są Ale. jak Rambo w dżungli. Wiesz, tutaj te różnice meczowe są, są yy, znowu to powiem nieznaczne, więc oni muszą tak, muszą tak robić. Oczywiście, ta, no to jest konieczność. No. Ta gra, ta... ja lubię oglądać bardzo Minnesota. Dla mnie mimo tego, że to nie jest jakaś elitarna, elitarna jakby mówiąc yy, tak konkretnie jakby yy, statystycznie, nie jest to elitarna w żaden sposób, yy, nie jest to elitarny atak, natomiast dla mnie jest to drużyna, która gra bardzo fajne zagrywki. Jest bardzo. O, dzień dobry, kocie. O! No ja się nie mogę skupić. Zabieramy tego pana. Y... Dlonej, te powyżej 50 zł. Nie wiem, jak widzieliście. O, poczekaj. To ładne futro, tylko ja nie wiem, czy starczy na rękawiczki, ale będziemy negocjować. Tak. Nie ma, nie ma takiej możliwości. Wracając, dla mnie jest to bardzo fajny zespół, tak do oglądania, po prostu może niekoniecznie pasjonowania się jakiegoś wybitnego, ale, ale naprawdę trzeba im oddać szacunek za to właśnie, jak walczą. No co chociażby pokazał ten mecz Stanwer, tak? Tam były tylko trzy różnice na koniec spotkania, trzy, trzy punkty różnicy. To był bardzo fajny mecz, Luka Garza. Na Jokincu. Po polsku garza. Garza. Tak. To to jest mój plus. Jeszcze z, nie, jeszcze z około NBA-owych plusów to pan J.J. Reddick. Nie wiem, Co on zrobił? Bardzo fajny podcast wyszedł w, we wtorek z Lebronem. A ja myślałem, że coś się stało jakiegoś takiego. Nie, ja nie, z, nie, ale stanie to trenerem zaraz. trzeba, myślę, że trzeba o tym powiedzieć głośno. Super podcast. Taki wyjaśniający niuanse, niuanse jakieś koszykówki, strategie, różne, różne zagrywki dla osób, które lubią takie rzeczy, to zdecydowanie jest mistrzostwo świata. No hmm. i też sam fakt, że udało mu się wyciągnąć Lebrona, no, Draymond Green gdzieś tam płacze w kącie, co wtorek ale, ale warto, warto posłuchać, bo no jest taka perspektywa typowo jakby ze strony, ze strony zawodników, no nie? I nie ma po prostu pustych przebiegów. Tam się nie gada o głupotach, tam się gada o tym, że się kocha koszykówka. O, to będzie chyba trzeci raz, jak wspomnę w tym programie o tej książce, o Grancie Hillu, ale... Tam też można się dowiedzieć takiej sprzeczności, bo tam Grant Hill opowiadał o, o tym, jak się czuł, o kontuzji, bla, 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 bla. E... Ja nie wierzę w to, że ktoś zarabiający miliard dolarów przez całą swoją karierę kocha ten sport. Czytałem już, widziałem i gdzieś ta miłość się kończy. Ja nie mówię, że wszyscy są jak Joe Dumars. Skończyli karierę i o Boże, wreszcie mogę jeść schabowe. Jezus, Maria, świetnie. Nie dotknę więcej piłki. Marcin Gortat, który, ten, który miał, wygrywa z złębajamo jeden na 1. Yy... Ja w to naprawdę wierzę, bo jeden na jeden to by go połamał przy pierwszej akcji. I mecz by się skończył dwoma posiadaniami. Ja w to wierzę. Pan Marcin by się zdenerwował, wyjąłby tam to, co tam teraz biega po lasach i byłby koniec. Surrender. I... A tak poważnie, no to. Wiesz, miłość do koszykówki równa się to, że w każdej chwili dnia i nocy chciałabyś sobie pograć w kosza. Ale kiedy przechodzisz różne trudności, na przykład nie wiem, w klubie cię dymają, bo stwierdzili, że masz taką kontuzję, ale jednak nie taką, straciłaś 4 lata i też ci nie jest do końca z tym źle, bo płacone cały czas jest. Czy ty to kochasz, czy to już jest Twoja praca? Bo wiesz, ta miłość. To ja nie wierzę w to, że LeBron James kocha koszykówkę. Wierzyłem w to, że Kobe Bryant kocha koszykówkę, bo to był. Piśnięty człowiek, tak jak Michael Jordan, to nie były zdrowe przypadki. Gdyby nie byli w NBA, a zachowaliby się tak samo, gwarantuję ci, że obaj panowie trafiliby do więzienia jako socjopaci, byliby mordercami, bo oni byli na tym poziomie zabijania ludzi. Na szczęście Bóg im dał koszykówkę, a nie nóż i pistolet, bo myślę, że to ciężko, nie, nie trudno było. Bardzo radykalna teza. Nie, naprawdę, żeby Jordan i Kobe musieli wygrywać, musieli być mordercami, tylko na szczęście na boisku. Bo to ten sam ten zestaw emocji jest przecież. A Kobi, mimo całej mojej niechęci wcześniej do niego, no niestety to miał. On naprawdę myślał chyba, że on dusi tych no, ludzi ale literalnie. Czy, czy to jest tak, że... I to, to jest miłość do koszykówki wyrażana powiedzmy przez jakąś agresję, przez to, że jesteś świetna, ją kochasz. Ale czy Lebron James przychodzi do domu, o świetna jest koszykówka. Ja myślę, że już po tylu latach on by chciał sklejać modele bardziej, i zakochać się w czymś innym niż w koszykówce. Ale to jedno drugiego moim zdaniem nie wyklucza. Wyklucza, bo jeśli no nie możesz. No mówić ale o tym... to wiesz, to, to w ogóle brzmi tak super romantycznie, miłość. No, przede to wszystkim, ale, właśnie. Ale, no. ale, ale to, to nie jest tak, że musisz o niej myśleć 24 godziny na dobę. U Lebrona myślę, że to jest wypadkowa tego, że ma koszykarskie IQ na jakimś chorym poziomie. To jest wypadkowa tego, w sensie mówię o sukcesie. To no. jest wypadkowa sukcesie w sensie tym, że powiedziałeś, że, że goście, którzy nie wiem, zarabiają miliardy, to już mają to wszystko gdzieś. Ale to... Nie no, ja to już też przesadziłem, bo wiadomo, że oni gdyby tego nie lubili robić, to by pewnie też powiedzieli dość, mimo tych pieniędzy większych czy mniejszych. No. Ale nie wydaje mi się, żeby można było definiować... Romantyczną miłość do koszykówki, jak zwał, tak zwał. Yy, poprzez to, czy ktoś ma instynkt jakiegoś koszykarskiego zabójcy, czy, czy go nie ma? Bo ilu masz teraz takich graczy, którzy mają taki instynkt? Nie ma żadnego w NBA obecnie takiego zawodnika, który ma cokolwiek wspólnego z tą dwójką. Ale na jakim poziomie? Na poziomie chęci. Wygrywania czy na poziomie? Na poziomie połączenia skillsetu, który odróżnia się masakrycznie od innego skillsetu, jest na innym poziomie. Tym, że wchodząc na boisko, ludzie czują dosłownie twoją energię i wiedzą o tym, że jest jakieś pole siłowe, kopie od ciebie prąd i nie możemy cię kryć. To wszystko, z czym wiązał się Kobi, nawet wybieranie kolegów kobiego do drużyny, to wszystko. Nie ma takiej osoby, i ta, nawet jeśli ktoś tak twierdzi, to nie ma na to żadnego podbicia, papieru, dowodu na to. Nie ma takiej osoby. LeBron James już jest za stary, żeby budzić tego typu rzeczy. Nie no, oczywiście, ale. On nie zabierze ci serii. Może zabierze ci serię z Atlantą Hawks, ale nie wygra już finału NBA. No to, to. Ja bym chciał, ale to nie jest to. I nie ma takiej osoby w NBA obecnie. No I nie wiem, czy kiedykolwiek chodzi... będzie potrzebna taka osoba, bo teraz myślę, że nie jest potrzebna taka jeżeli osoba. Jeżeli chodzi o poziom takiej obsesyjności względem koszykówki, to myślę, że Butler. Tylko, że eee. Butler w okresie playoffowym. Bo eee, Butler, Butler w sezonie regularnym, no to przebimbanie nie? tematu. Butler nigdy nie nagrywa podcastu dla 43 osób na żywo. To jest miłość Ech. do koszykówki. Pytanka jakieś, dawajcie, bo to będzie kozetka psychoanalityczna zaraz. O ile już nie jest. Co to jest ta śmiara? To już odpowiedziałem. Czy śledzimy March Madness? To już spisowałem. Nie wiem, czy panowie widzieliście, Ups. ale chyba ta osoba nie wiedziała, że ty będziesz, bo to było 13.41. E, no, tak. Widzieliście, jak The Rock nawiązał do Moranta podczas ostatniego Smackdown w Memphis. Co Smackdown to są jakieś cotygodniowe napierdzielanki. Jest to chyba wrestling. Nie wiem, czy to cokolwiek oznacza. Jamorant w wrestlingu to też byłoby. Czy BAM to najlepszy obrońca w Lidze? Czy BAM to najlepszy obrońca w Lidze? Jacku Dębski, rozumiem, że jest 251. Zapytam się tak delikatnie, kulturalnie, a jednocześnie, tak wiesz, żebyś zrozumiał. Czy było Pite? Bo nie, no co ty nie. A jaki jest najlepszy obrońca w Lidze? Ja chyba nie będę odpowiadał już nigdy na to pytanie. Bo się na nie nie da odpowiedzieć. Nie, chodzi o to, że w mojej głowie cały czas ten, ten, ten głupiutki mój mózg myśli o tym, że obrońca to jest taka osoba, co biega za tymi koszykarzami, tam po obwodzie ich zaszczuje lockdown, taki karuzo trochę, nie? Ale na koniec dnia okazuje się, że to może być po prostu chłopak z Francji mierzący 2,31, mający od przerwy na All-Star Game tyle bloków, że. Wszyscy blokujący w historii NBA nie mieli tyle w tym okresie. Nie wiem, te statystyki były tam szalone, ale to chyba jest teraz najlepszy obrońca w NBA. A ja myślę, że najlepszy obrońca to jest taki obrońca, przez którego, przez którego nie wydarzają się te wszystkie rzeczy, których nie widzimy. Ja wiem, że to brzmi idiotycznie, ale Rudy Gobert taki, taki przykład. Nie mogę tego powiedzieć, bo przed Suzanem mówiłem, że jest do dopy, także nie mogę przyznać porażki. Nawet nie. już, nawet wiesz... Nawet ale nie, to też, no nie, no chyba on dostanie tą nagrodę, tak już nie, najpoważniej no mówiąc. tak, pewnie, pewnie tak, no biorąc pod uwagę to właśnie, jak jest wybitne. Ale to, co Gobert jeszcze ma w, w sobie, to jest to, że sama jego prezencja w pomalowanym, samo to, że on tam siedzi w tym pomalowanym i sieje ten postrach w peńcie... Prowadzi do tego, że ludzie, że zawodnicy nawet nie chcą specjalnie tam wjeżdżać, i to już jest dużo. To nie jest tylko to, że o Rudy Gobert sobie kogoś tam zablokuje, tylko sam fakt tego, że, że on tam jest, powoduje, że pewne rzeczy na boisku się nie dzieją. Czy dobrze to wytłumaczyłam? O co mi chodzi? To jak najbardziej no. strasznie skraca wachlarz rozwiązań Twoich w ofensywie. Dokładnie. Tylko czy teraz, jeśli Rudy Gobert nie jest pozostawiony sam w sobie, to ciekawe, ja to sprawdzę zaraz. Jak to rozkłada się w taki sposób, że co się dzieje z tymi rozwiązaniami, które są, kiedyś były wykluczone, a teraz nie są, bo Rudy Gobert jest tam sam, a nie straszy z Katem. Nawet jeśli mhm. chodzi o straszenie Kata, po prostu, że jest na boisku, bo on obrońcą był takim, jak ja jestem studentką medycyny czwartego roku. Czy samą swoją. To. Nie, przez całą swoją obecność ludzie nie chcieli podchodzić pod takie ciało, bo wiedzieli, że nie przepchniesz, nie, nie przeskoczysz, a tam drugi już czeka. Y ile tych rozwiązań, które teraz y Rudy Gobert musi samodzielnie jak gdyby się nimi przejmować, ile z tych rozwiązań jest skutecznych i ile już Minnesota straciła dzięki temu punktów? Bo to może być też tak, że ludzie rozrzucają się na około, rzucają lepiej za trzy punkty, bo inny jest skład, bo ktoś tam nie domęczy tej z pomocy, Rudy Gobert jest jeden, wiesz. Zastanawiam się, jak to się rozkłada, czy to w ogóle tak, to wygląda jest, jakoś. Powiem tak, bo nawet zapisałam to sobie w kontekście plusów, jak dzisiaj grzybałam w statystykach dokładnie. To tak, Wolves z Gobertem, trzecia defensywa pomalowanego w lice oddają 46,4 punktu i piąta defensywa pod względem punktów drugiej szansy, bo pozwalają tylko na 12,9 punktu drugiej szansy przeciwnikom. Teraz Wolves bez Goberta. 19 defensywa pomalowanego i to jest 50 punktów i ex 29 punktów oddają drugiej szansy. Nie, przepraszam, 29 miejsce w lidze pod względem punktów drugiej szansy, oddają 19,3 punktu. Czyli ponad poda, no, 7 punktów na mecz więcej rywale zdobywają y, tych punktów drugiej szansy. To jest, to jest sporo. Jeszcze, jeżeli chodzi o, o samą liczbę trójek z Gobertem, rywale oddają 32,5 32 trójki na mecz, a bez Goberta i 28,3 trójki. Na meczu. A ile trafiają z nich? Z Gobertem 35 za 3 i to jest czwarty wynik w NBA. Natomiast bez Goberta 40% za 3 i to jest 27 wynik w NBA. No to to jest, to jest nieprawdopodobna skala. No, skala jest nieprawdopodobna, jeszcze biorąc pod uwagę to, że tylko ja zawsze stosuję te takie te adjusted. To Minnesota ma najlepszy ranking defensywny według tego całego za cały sezon. No tak. Więc rozpiętość jest taka, że to jeszcze większy strach jest. W sensie, no wiadomo, no, tu chodzi o cały sezon, nie ten okres, kiedy nie ma kata, no ale ta rozpiętość też pokazuje, że to się dzieje w najlepszej, no topowej defensywie NBA, no. No ale wiesz, masz jeszcze masz jeszcze McDanielsa. No tak, no. Który, który tam lata nauku i... To zdjęcie jak ktoś tam nie wiem, chciał go obrzucić lobem i on po prostu wyskoczył i tak z odległości metra, czyli w zasadzie nie wiem, ćwierć milisekundy zajęło mu to, żeby wyskoczyć i złapać piłkę. I jestem, a ten gość nawet nie wypuścił jej z rąk. To było przepiękne. To, to wyglądało jak Photoshop trochę, jakiś taki dziwny. Nie no, on jest kotem. No. Dobrze, tutaj ktoś napisał, że The Rock, to? The Rock się... Poczytałeś? Plus, a nie, że nawiną w Memphis następujące słowa. You are simply an embarrassment, son just like John Morant, when he's heavy waving a gun. I na ekranie pojawiło się zdjęcie Moranta. Ale wydaje mi się, że to jest powszechne. że Ja, ja spotkałem się z kilkoma jakimiś żartami na Reddicie, że tam już cały stan wali z Moranta i to nie jest jakieś takie nadzwyczajne. Tak. Gdzie jest Undertaker? Ja nie oglądam wrestlingu, bo nie wiem, gdzie jest Undertaker. To a ja nie wiem, ja lubię... gdzie jest Rodman. Rodman? Rodman był ostatnio. Wyglądał na kompletnie załatwionego jakimiś proszkami na meczu Bowls podczas tak, St. Tak, Patrick. Tak, ja zdjęcia. Ja nie wiem, czy on się cieszył, śmiał, chciał wymiotować. Strasznie ci dziwne to nie było. Nie no, pisali, że pis tam by chyba po oficjalny profil z Chicago pisał, że jest bardzo wzruszony tą sytuacją. Nie. Albo na głodzie. Zostań. Zostań, do. skacz, skacz. Dobrze, to w takim układzie już jak koty miałczą. Kobiety się śmieją, trzeba to kończyć, bo to już jest koniec. To jest. Nie wiem, kiedy Mikołaj wróci, moi, moi drodzy, bo Mikołaj co tydzień ma jakieś rzeczy, więc nie wiem, pytaliście, więc odpowiadam, nie wiem. Może będzie Marta, może nie będzie żadnego programu, już nie chce mi się to porobić, to same nudy, tylko Lakers i Lakers. I koty. Eh, koty są, nawet mogą być, to wiesz, to zawsze można dać, że family friendly jest podcast i że nikt tu nie przeklina i tak dalej. No ale tak jest. Dobrze. Ja się hamuję. Po 23 będzie wersja, która będzie pozbawiona, właśnie, będzie dużo kłamstw i tak dalej. Zrobimy taką specjalną wersję. A tymczasem chciałem powiedzieć, że do jest dalej do dupy i bardzo się cieszę, że o nim nie rozmawialiśmy i nie chcę znać tego typa, ponieważ Milwaukee nie ma trenera oficjalnie. On nie posiada, no. jest, jest tam Ziutek, który siedzi i po prostu symuluje. Nie mają trenera. Chciałem to powiedzieć na koniec, bo mnie korciło cały czas. Ale jest Bobby Portis. Co? Jest Bobby Portis. On nie ma powiek. To jest człowiek, który choruje na rzadką chorobę wy... wy... wybałuszawotości oczu. I tak. on po prostu ma takie... Jest zdziwiony cały czas. Chicago go oddało, więc dziękujemy bardzo serdecznie. Wendell Carter, on, Gafford. Dobrze, kończmy to, bo się popłaczę. Jordan Bell. Nie, akurat tu z Jordanem Bellem to dobrze wyszło. No, no tak. Kim jest Jordan Bell teraz? Nikim. To od No wiem, ale to Bulls go oddali, to no był tak, dobry tak, transfer. Tak, tak, no no, to tak, akurat tak. to było dobre, nie? Było dobre. Nie powiemy za kogo. A ja nie pamiętam. A to nie było z, w ramach tego transferu, co oni tam Garego Harris'a mieli wybrać i był Doug McDermott, jakieś dziwne rzeczy tam chyba były. Nie pamiętam. Aż sprawdzę. Aż sprawdzę. Ja wyrzucam takie rzeczy z pamięci, takie złe wspomnienia, więc ja nie pamiętam. Ale nie, to nie to pamiętasz sekundę. nic, co bólu w ogóle. O Jezu, nie, za dużo czytania. To dobrze. O czym, a nie, ale to widzę, że Kodza za ciebie tak. czyta, wiesz, on całkiem sprawnie to robi. Tak? To jest tak. On może ten może zająć się nagrywaniem. On nie, po prostu będzie ale... siedział i słuchał to, co ja mówię. On jest atencjuszem. Lakers? Tak, tak. Nie On dobrze, się, nie, on się nie, na Przemku Karnowskim wychowywał akurat. Tak? Tak, tak. To był nasz Ale... pierwszy mecz, który razem obejrzeliśmy. A nie, się był. Widać, a nie widać. Nie widać. Właśnie. Nie widać, żeby się na nie wychowywał. Jest jakiś taki maławy. Gdyby się wychowywał na przemku, jakby przed na tą szafkę, to by się załamała. Dobrze, kończmy już. Tak jest. Do widzenia Państwu. Trzymajcie się. A, to było, a, a. Grand Kill. O, bo mnie zabiją tam, jak nie pokażę. I będą jakieś konkursowe książeczki, ale to ja się dowiem, w przyszłym tygodniu będą, a jak w przyszłym tygodniu dadzą nam umowy na koszulki z Patronite'a, to ja tam się przejadę do nich, bo miała być umowa już dzisiaj. I miały być piękne rzeczy. Takie małe staniki dla kotów. O, proszę. Stanik dla kota. Idealnie. Albo nosidła dla kota. Dobra, idziemy stąd. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu. Dziękuję za zaproszenie. Miłego weekendu. Adios. Poczekaj, musi być w obcym języku, po niemiecku. Choose. Czus, ale no, to jest w nawiązaniu do Hartensteina, Hartensteina. Tak, jego brata Denisa Schroedera. O, no, spoko, czus. To, to jest rodzeństwo, czus.